Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj użyję brzytwy do golenia Joviki Solingen. Z tego, co mi się udało znaleźć na internecie, to jest model 8231 tej brzytwy. Kupiłem ją w bardzo dobrym stanie i za śmieszne pieniądze. Mydełko. Dostałem od pana Artura próbkę mydełka tabako. Bardzo mi się spodobał ten zapach, dlatego postanowiłem jako pierwsze z tych próbek użyć, pokazać wam taką próbkę. Wsadziłem do takiej miseczki Omega. Miseczka jest plastikowa do wyrabiania piany. Jako pędzel użyję syntetyka od Yagi. Bardzo mięciutki pędzelek, zarost standardowo dwudniowy, także bez zbędnej paplaniny zaczniemy golenie. No, zapach bardzo fajny, jak ktoś lubi zapach właśnie takiego tytoniu, tego to jest bardzo fajny taki. No, powiem wam, że naprawdę zapach bardzo fajny. Pędzel trochę chlapie. Powiem wam tak. Piana, jak widzicie, powstaje bardzo szybko. Właściwości jedne to zaraz wypróbujemy. Ale piana naprawdę powstaje fajna, tłusta. Znaczy normalnie wręcz eksploduje. Na pewno już mam na koszulce. Nie, bardzo fajnie. Zapach taki nienachalny, delikatny. Tak żeby się komponowało, postanowiłem użyć wody kolońskiej, to jest chyba turecka. Asia też, tabako. Brzytwę przywecuję na pasie przed goleniem. Jakieś 30 pociągnięć zrobimy. Wtedy powinien się zaraz zmiękczyć. Jak tam wam minął tydzień? Mam nadzieję, że dobrze. Słyszycie, brzytewka fajnie śmiga po pasie. To ten sam pas, który użyłem ostatnio do filmiku. No i się. Widzicie, z jednej strony tlenek chromu, z drugiej strony. Dobra. Oczywiście użyję gąbeczki do wycierania brzytwy. To co? Jedziemy z tym koksem. Brzytewka gładko idzie. Bardzo fajny poślizg. Bardzo fajna kompozycja. Super, powiem wam, że ta brzytewka z tym mydełkiem, rewelacja. Faktycznie nie czuję, że ścina zaraz. Dobry poślizg, to muszę powiedzieć. Lekki filtr zostawia mydło.
Nie wiem jak z innymi pędzlami, ale syntetyk bardzo fajnie to mydełko wyrabia. Myślę, że jak zużyję wszystko, co mam, to się uśmiechnę do pana Artura i kupię od niego. Więc tak, pierwsze przejście za nami. Dlaczego wytarłem? Jak masz tutaj pianę na ostrzu i złożysz do drugiego przejścia, to ta piana może się osadzić na okładkach w środku i później jak się złoży brzytwę, wsadzi do pudełka, to to może być wilgoć z tej piany i może nam ostrze nalotem dać. Pierwsze przejście bardzo fajne, bez żadnych, że tak powiem, ran. Mydełko fajny filtr dostanę, trzeba przyznać. I ta piana nie znika. Pędzel, zobaczcie, jak jeszcze naładowany. A wcale długo nie ładowałem w tym tygielku. Dobrym mydełko mogę powiedzieć, że będzie wydajne. Mógłbym jeszcze obdarować jeszcze jedną osobę golącą się. Tyle tej piany jest. Zobaczcie, jaka fajna kremówka. Fajny, daje ochronę, pocisk. Nie czuję, żeby wysuszało skórę. Ani jakichś innych takich dolegliwości uczuleniowych. Jest dla mnie jak na razie bardzo fajne mydełko. Drugie przejście, tutaj już pod włos. Jest mała draska. Powiem wam tak. Jest. Na pewno to jest zasługa brzytwy ze stali, z jakiej jest zrobiona. Ale mydełko też się fajnie spisuje. Jedno z najfajniejszych goleń. Naprawdę.
Dobra. Jeszcze jedno przejście. Pod włos. I tylko tutaj, bo to też jest... Już jest dobrze. A że jestem zwolennikiem zajeżdżania sobie twarzy. Byleby zrobić przejścia, bo tak się trzeba. Czasem się nawet golę na półtorej przejścia. Pomijając przejście w poprzek, na przykład ja od razu tutaj jadę pod włos. Także. Różnie to bywa, ale na pewno nie, że trzeba, bo ktoś tak kiedyś powiedział, że trzeba zrobić 3 przejścia z włosem w poprzek i pod włos całość. Nie. Robisz tyle przejść w takim kierunku, w jakim ci odpowiada. Tak samo jak jedziesz pod włos. To jest włos. Niektórzy mówią szybkie ruchy, długie. Niektórzy delikatne, krótkie. Każdy musi do siebie dostosować, niestety. Ja zauważyłem, że jak pod włos robię właśnie takie krótkie ruchy, to mi to najlepiej wychodzi dla mojej skóry, tak? Wtedy podrażnienie jest naprawdę mało, albo w ogóle. Każdy ma inny budowę twarzy. Niektórzy są, mają chudą twarz, bardzo taką. Policzki wystają, więc kości. Niektórzy mają taką pulchną i każda osoba musi dostosować. Technikę golenia pod siebie. Tak można się obrazować na filmikach z YouTube'a czy tam na innych osobach, które się golą brzytwą. Ale tak naprawdę to ty musisz wybrać swoją ścieżkę. Niestety, czasami jest to ścieżka bolesna, bo się nieraz zatniesz. Czy tam jakieś mydło, czy coś cię uczula, co na przykład mnie nie będzie uczulało, a innych osób, tak? To jest, mówię. Indywidualna sprawa każdego. Słuchajcie. Ostatnie przejście zrobione. Teraz tak, ja nie płuczę brzytwy pod strumieniem wody. Wycieram w ręcznik, żeby brzytwa miała jak najmniej kontaktu z wodą. To jest i tak, to nie jest nowka sztuka, tak? Ja ją kupiłem, ona była używana, ją wyczyściłem pastami polerskimi. Ładnie wyczyściłem papierem wodnym, wysterylizowałem w środku barbicid. I trzeba dbać o takie rzeczy. Możecie na filmikach zobaczyć, że niektórzy płuczą pod strumieniem wody. Ja nigdy nie płukałem. Myślę, że nie mam zamiaru płukać. Z prostej przyczyny. Brzytwy ze stali węglowej nie lubią wilgoci. Nie wytrzesz później tej brzytwy do końca. Dokładnie. Zamkniesz, wsadzisz w pudełko, odłożysz do szafki.
przy następnym galeniu wyciągasz, patrzysz, już jest jakiś nalot, tak? Dużo nie trzeba. I wtedy znowu zabawa z pastami polerskimi i tak dalej, nie? Dobra, tak jak mówiłem, koniec woda kolońska. Asajat, koniec turecka chyba. No, chyba turecka. Fajnie dopełnienie. Jak ktoś lubi właśnie zapach tabaku, polecam. Na Allegro można kupić. Dobra, słuchajcie. Dzięki, że oglądaliście. Byliście ze mną. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie komentarz pod filmem. Będzie link, gdzie będzie można zobaczyć, jakie mydełka ma pan Artur w swojej ofercie. Dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.